Jało. Się robi. Co ci taki to chodzi? Ty się chce czegoś? Ty chce chyba. No, ty zwrócznięta jesteś. By mogła. Jest młoda, ale by mogła. O. Aria skacze na tą. Kurczę. Ty jeszcze mała jesteś. Głos za cienki masz. U samu to jajka też nie urosły jeszcze. Też się nie nadaje. Dzietinka. Odpoczywa chyba dolegliwości może żołądkowe od wczoraj. Dlatego tak zaglądam. Ale już dzisiaj zeszło z niej. Opuchlizna. No, wzdęło, musiał odpocząć jeden dzień. No, ale sianko przeżuwa je. Dzisiaj już jest raczej ok. Od rana się rusza, już widziałem, z rana wystartowała do paśnika. Paśnik się podoba dziewczynom. Korzystają. Przy pozostałości wczoraj Emilka z Podlasia odwiedziła farmę. A, kapuchę przywiozła. Kuski zjadły, króliki zjadły. Kuski wygłaskane. A. No i prezenty, prezenciki. To co najważniejsze, tak? Się osłodziłem czekoladkami z Ameryki. Worek owsa mamy dla dziewczyn. I dokonane zakupy, wielkie zakupy, które zrobiła Emilka. To wszystko, co zostawiłaś, każda złotówka będzie przeznaczona na wyżywienie, chociaż wyżywienie to na razie jest, ale na utrzymanie zwierząt, farmy. Wiadomo, trzeba kasę wydawać, żeby coś organizować, coś mieć, żeby coś się kręciło. Nie? Nami się kręci, czy nie? Emi szczęśliwa. Jaka? Rozbrykana. Oho. No może myśleć, że ja kozioł jestem. Idę. Bo mnie zaraz gwałcą te kozy. Łysy! Dzisiaj, proszę Państwa, dzień wielki. Jak się wyrobię, jak dam radę, jak 30 zapali, to dzisiaj zaczniemy wykopki. Ziemniaki trzeba kopać. Kurczę, jak już śnieg pada, to znaczy, że już czas najwyższy chyba. Także zobaczymy. Podepniemy półki, pojedziemy może nad staw poorać. Ale najpierw jeszcze inne tematy muszę porobić. Także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Tak tylko chciałem przyjść do dziewczyn, trochę pokamerować w otulinie śniegu. O. Wszystko wskazuje na to, że no mniej więcej takie temperatury teraz będą. No i zima ogólnie, no. Z początkiem grudnia jakoś stawite, że może tego śniegu nasypać. No a na razie to minusy w ciągu nocy. A teraz może jest 1 stopień. Perełki. Łysy, zdążyłeś, kurde. Ty masz wyczucie. Zrobił masę trochę. Mięsem się obudował. I futerko też. Zrobił, no i żre za dwie kozy, nie? Się kręci non-topper teraz, tak jak wcześniej potrafił parę razy paść gdzieś na środku pastwiska i sekimać. Po prostu z wycieńczenia. Tak teraz, no, on zasuwa najwięcej. Wszędzie się kręci i wszędzie wszystko je, nie? Także dobry znak. O. Już też biega normalnie. Także pierwszy raz dopiero co widziałem, że on, jak on biega, nie? Perełki. Idę, idę. Miami. Wariatko ty. Nie wypał, kurde. Także zaznaczymy któryś dzionek, proszę Państwa, bo nam już poleciał cały tydzień. Nie nagrywałem, bo jestem kontuzjowany i ogólna jest lipa, więc nie miałem parcia. Piątek, 22, imieniny Celiny i Marka.
i wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym. Emilko, Jezu, jak się umazał, jak dzieciak. Boże. Emilka z Podlasia, gdzie jesteś? Tutaj jest Emilka i tutaj, o, Chicago. Jeśli ktoś by chciał, no to niech sobie zagląda do Emilki, coś tam nagrywa, zawsze coś wrzuca. O, kury ma. Zajebiste. Dobrze podkarmione. Dobra, proszę państwa, mamy tutaj, o, masz buziaka, takiego. I wracaj do Polski. Bo grzybów mi się chce, kurczę. Dobre miejscówki ma. W listopadzie, w suszę, kurde, grzyby zbiera dziewczyna. Wyciągnę z ciebie informacje, dobrze. Dzięki, Emilka. W imieniu swoim, w imieniu zwierząt, w imieniu wszystkich oglądających za wspieranie. A teraz lecimy. Proszę państwa, już się trochę pokręciłem. 30, można powiedzieć, rozgrzana. Wziąłem zbiorniki. Przetransportowałem sobie tutaj już na zimę. One będą na nawodnienie foliaka i truskawki. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. 30 nie chciała odpalić, rozrusznik padł. Nie kręci w ogóle. Więc starą metodą farmerską, o, konie to. Zobacz. Śrubokrętem se odpala. Ty, weź ty umyj. Umyjemy trochę szybę. Wyszło słońce, to nic nie widzę. Kurde, zamarzło wszystko. Szczotka od Wojciecha. O. Co mi tu wpadło? Może wodą polać, to zwara jakaś pójdzie i zacznie odpalać ta 30 na rozruszyk. Już miałem z nim problem, ale sam się naprawił. Cały sezon, całe lato chodziło wszystko, odegrało. Teraz się spieprzyło też znowu. Ja to tam nie mam głowy, bo tu taka plątanina kabli jest przy stacyjce, że to człowieku. To nawet w Chinach by zrobiło furorę, takie sposoby. Nie wiem, jak tu... Światła i rozrusznik. Co tu więcej elektryki potrzebuje? Wycieraczka, no. Wycieraczka, klakson. Ja bym to wszystko wypieprzył, tylko rozrusznik zostawił. By był jeden kabel, nie? No może trzy. Zatankowałem tak z 2/3 ropy. Będzie trzeba jeszcze na zimę doleje. Kurde, kot obstał, że nawet wypaliło chyba szybę. Ja to może od środka, prędzej. Nic nie robi, a się okurzyło. Gorzej pomazał, to już nie działa. Dobra. Wyschnie na słońcu. Szyby nie zbić tym lodem, nie? A, miałem napompować koło. Tak jakby flak jest z jednej strony. Trzeba wszystkie przelecieć może przed zimą. Nie, tutaj dobrze. Z tej strony flak. Jakby. No.
taka zatyczka konkretna. A, dobre to jest. Kurde, cały ten się otwiera. Niedobrze. Ach. Plecy bolą i noga. Normalnie ten rwa kulszowa chyba. Ledwo łaży. Także no, trudne sprawy. Nie zgadniecie, co formery noszą w kieszeniach. O, łapki na mysz. Nic, będziemy ramki klepać całą zimę. Jak się nie poprawi, to nie będzie już. Koniec farmy, proszę Państwa. Pójdę do biura. Kartki spinać spinaczem. I prezesowi kawki robić. Dobra. Ile w tej strzy atmosfery trzeba dać? Wygląda na półtora. O człowieku, pół atmosfery? Nie ma? No. Na flachu. Jeździł mnie, orać chciałem, kurwa. Dobrze zauważyłem. Dętkę poczuł. Półtora, da mi styka. Chyba, że tam będzie skrzy, tamta inna opona. Dobra, stoi już. Twarda. Za dużo. No, dawaj. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Ty, ta szyba, no kurde, dobrze wygląda. Odpryski. Teraz z tamtej strony, od autostrady pewnie. Dobra. Komu w drogę, temu czas, proszę Państwa. Mamy puk zaczepiony. Zerzewiały, ale tam trochę grzebność, to on się wyczyści może. Rozgrzana pięknie. Dobrze. Amulet ręczny. Trzeba łychę założyć. Ciekawe, jak łychą będzie śnieg się odgarniało. Czy będzie trzeba konstruować puk? Puk to bym na tym zrobił, bo płozy są. To tylko przyczepić. Lemierz, tak? Lemierz przyczepić. Lemierz mam, tylko konstruować, żeby przyczepić, zaczep jakiś szybki. Łatwo by było zrobić dosyć. Myślimy.
że nie przyjdą dziewczyny. E, mała chyba idzie. Piję, bo nie będę ganiał później. Zobacz, star za Mars. Chyba. Kurde, wody prawie nie ma. Malutka się czai tylko. Żebym odjechał trochę dalej. No tak trochę można wbić. Pastuch też na zimę by się przydało zwinąć czy kupić nową linkę. Bo myślę, że mrozy i słońce to sprawi, że będzie krucha ona, nie? I słupki też. Nie wiem. Tak one nie będą wychodziły, jak śnieg spadnie, no. Trzeba zwinąć będzie. Ramy od brzegu, czyli w tą stronę będę jeździł. Trzeba odsunąć ziemię w prawo. Zobaczymy. A może być. Nie będę się bawił. To ziemniaki, zobacz. Nie ziemniaki. Ładnie. Gasimy, to ci odpali. Odpali, odpali. Dobra, idę po wiadra jakieś. Oła. Zobacz, jakie ziemniaki wychodzą. Będę bogaty. Trzeba zbierać. Tyle z wykopków, proszę Państwa. O ile nakopałem. Sukces, pełen sukces, proszę Państwa, się nie spodziewałem, że aż tyle będzie. Na szczęście mało jem. Jeszcze widzowie na zimę, jak co roku coś mi wyślą do jedzenia. Przetrwamy zimę, proszę Państwa. Nie ma strachu. Ważne, że ziemniaczki wykopane, pole przygotowane na zimę. Na wiosnę będziemy grzebać dalej. Jedziemy.
Taki ładny wiadukt było widać, nie? Postawili, nie wiadomo co. Kurczę. Będzie się ewakuować stąd chyba. Gdzieś na farmerskie prerie, gdzie cywilizacji nie ma, ani prądu, nic. Tylko internet. Się bawić trzeba umieć.